Katarzyna Kapera, Mili i Motyle. W lesie mieszkały motyle. Pewnego dnia ich królowa postanowiła zorganizować bal. Były na niego zaproszone wszystkie motylki. Dzień przed balem do krainy motyli przybył gość. Była to ćma. Na początku myślała, że jest jednym z motyli. Przedstawiła się. Witaj, jestem królową motyli. A to są Bielinek. Cześć. Pawie oczko. Hej. Nadomnica alpejska. Cześć. Monia. Hejka. Ignaś. Witam. Bartek. Dzień dobry. I gąsienica Emilka. Cześć. Gąsienica w krainie motyli? Zdziwiła się Mili. Tak, tak. Gąsienice jedzą dużo liści. Zamieniają się w kokon. Potem przeobrażają się w motyle. Wytłumaczyła ćmie królowa. Nazajutrz wszystkie motyle przyszły na bal. Mili także. Kiedy zobaczyła, że wszyscy mają piękne, kolorowe skrzydła, bardzo posmutniała. Jej skrzydełka wcale nie przypominały motylich. Na szczęście królowa zdążyła nazbierać czerwonego i żółtego pyłku. Zawołała Bielinka i Ignasia. Dała im pyłki i poprosiła, aby pomalowali skrzydła Mili. Już po chwili ćma miała piękne pomarańczowe skrzydła. Na balu wszystkie motyle zachwycały się jej wyglądem. Monia powiedziała. Skąd wziąłeś takie piękne skrzydełka? Ignaś i Bielinek pomalowali mi je. Powiedziała ćma z dumą. Wieczorem do lasu przyleciało 4 ćmy. Kiedy zobaczyły Mili, nie wiedziały kim jest, ponieważ znały tę krainę i nigdy nie widziały motyla z pomarańczowymi skrzydłami. Kim jesteś? Kim jesteś? Zapytały. Nie wiem. Wyznała Mili. Ćma opowiedziała przybyszom swoją historię. Kiedy usłyszały, że Mili miała kiedyś czarobure skrzydła, od razu się domyśliły, że jest jedną z nich, a nie motylem. Nie jesteś motylem, tylko ćmą, tak jak my! Powiedziały ćmy. Jak to? Nie jestem motylem? Nie dowierzała Mili. Ćmy to motyle nocne. Bardzo lubimy światło. Wytłumaczyła ćma o imieniu Ewa. Ale skąd się tutaj wzięłaś? Zapytała ćma Ala. I dlaczego nie wiedziałaś, że jesteś ćmą? Dopytywała się ćma Lilka. Przyleciałam z miasta. Nie wiedziałam, że jestem ćmą, ponieważ nikt mi o tym nie powiedział. Moja mama została rozdeptana, a tata poleciał gdzieś i nie wrócił. Może polecisz z nami do miasteczka? Wprawdzie nie jest zbyt duże, ale może znajdziesz sobie mieszkanie. Zaproponowały wszystkie ćmy. Och, oczywiście, że z wami polecę, ale najpierw muszę pożegnać się ze wszystkimi moimi przyjaciółmi. Dobrze, pożegnaj się i lecimy. Żegnajcie motyle, jestem ćmą i wracam do mojego świata. Katarzyna Kapera, Mili i Motyle. Wystąpili Kasia Kapera, Natalka Nakchod, Zosia Marciniak, Kaja Staszkiewicz, Klara Januszewicz, Tomasz Pienkoś, Jan Luber, Jan Popowicz, Antoni Rojek, Marek Popowik, Aleks Żak, Nina Dymanus, Maria Teczko, Rozalia Grochowska, Franciszek Rojek, Tymon Staszkiewicz,